Jest taka historia w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, którą znajdujemy w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księga Rodzaju, 25 rozdział i 27 do 34 wersetu. Jest to historia dwóch braci. I ci, którzy czytają Biblię, na pewno znacie tą historię, ale przeczytajmy ją sobie. Jest to historia dwóch synów Izaaka. Jeden miał na imię Ezaw, a drugi Jakub. I Słowo Boże mówi tak, gdy chłopcy wyrośli, 25 rozdział Księgi Rodzaju, 27 werset. Gdy chłopcy wyrośli, Ezaw okazał się wspaniałym łowczym. Był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnego usposobienia. Trzymał się namiotów. Izaak, ojciec, wolał Ezawa, ponieważ lubił dziczyznę. Nie wiem, czy jak czytamy tę historię, to jest natchnione Słowo Boże, ale ono nie tylko pokazuje nam przykład do naśladowania, ale pokazuje nam dysfunkcję ludzi. Widzicie głębię miłości Izaaka do swojego syna Ezawa. Dlaczego wolał Ezawa ponad Izaaka? Związane to było z jedzeniem, związane to było z apetytem. Bo on poluje, a ja lubię dziczyznę. Takiego gryla z ogniska, tak przypieczone. A ten w kuchni to tam jakąś babkę z mamą mi ugotuje, o tego się w ogóle nie da przełknąć. Co to za chłop, który w kuchni tam z mamą jest? Izaak wolał Ezawa, ponieważ lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Totalna dysfunkcja. Pewnego razu Jakub przyrządził posiłek. Ezaw akurat przyszedł z pola zmęczony. Poprosił Jakuba, daj mi się najeść tej twojej czerwonej zupy, albo inne przykłady mówią, zupy z soczewicy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. Edom oznacza czerwony. Najpierw sprzedaj mi pierworództwo, odpowiedział Jakub. Posłuchaj, wyrzucił z siebie Ezaw. Ja umieram. Co mi po pierworództwie? Jakub nie ustępował. Więc najpierw mi przysięgnij. Ezaw przysiągł. Sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę soczewicy. Ten zaś jadł i pił i wstał i poszedł i tak pogardził Ezaw pierworództwo. Kochani, historia niby niepozorna. Ktoś jest głodny. Można by powiedzieć, czyż Słowo Boże nie mówi nakarm głodnego, ale całkowicie o coś innego chodzi. Tu chodzi, że Ezaw jest w takim miejscu, gdzie uznaje, że jeżeli nie spożyje tej miski zupy, to umrze. I wszystko inne w tym momencie przestaje się liczyć. I gotów jest zaprzepaścić pierworództwo. Co to oznacza pierworództwo? No faktu, że był starszym bratem, nie da się zmienić. To mogło się dogadywać i tak jest starszy. To byli w zasadzie bliźniacy, ale Ezaw się urodził pierwszy. I z tego powodu, jako pierworodny, przysługiwało mu prawo pierworództwa. Czym ono było? Po pierwsze, prawo pierworództwa dawało podwójną porcję spadku w przypadku śmierci rodziców. Pierworodny otrzymywał podwójną porcję. Izaak był bardzo bogatym człowiekiem i w tym przypadku to naprawdę było wiele. Ale ktoś powiedział, a może mu nie zależało na pieniądzach. Po drugie, w pierworództwie był autorytet moralny i duchowy rodziny. Kiedy ojciec umierał, syn pierworodny przejmował miejsce ojca. To był sędzia rodziny. Kiedy były jakieś dysputy, kłótnie, niezgody, nawet o majątek czy inne rzeczy, to w tamtych czasach, tak jak pierworodny zarządził, tak miało być. Przejmował autorytet ojca. Był kapłanem rodziny, kiedy ojciec odchodził. Podwójny spadek materialny, autorytet moralny, autorytet duchowy.
I wreszcie w tym przypadku, w przypadku tej rodziny, Bóg z dziadkiem Ezawa zawarł przymierze. Mówi, że będziesz ojcem wielu narodów. W tobie, poprzez ciebie będę błogosławił całą ziemię. Będę błogosławił całe swoje stworzenie. Wszystkie plemiona ziemi w tobie będą błogosławione i ci, którzy będą ci błogosławić, będą błogosławieni, a twoich wrogów będę przeklinał i to będzie szło z pokolenia w pokolenie i to będzie bez końca. To było przymierze, którego częścią jest Ezaw, bo jest synem Izaaka. I tak naprawdę to miał być Ezaw, ponieważ jest pierworodny. Przez pierworodnych przechodzi błogosławieństwo Bożego przymierza. Ci, którzy czytacie Biblię, ktoś mógł powiedzieć, hola, hola, ale ja też czytam w Biblii, że to przecież Bóg zamierzył, że Ezawa jest napisane odrzucił, a Jakuba wybrał. To przecież tak już miało być. Zostawmy na chwilę teologię z boku. Tak jest napisane. Jeżeli tak to miało być z Bożego tylko zarządzenia, dlaczego Ezaw jest pociągnięty do odpowiedzialności za swoją złą decyzję? Bóg robi swoje plany, ale my mamy wolność decydowania. I Ezaw podejmuje złą decyzję. I kiedy Ezaw się zastanawia nad tym, czy powinien odpuścić pierworództwo swojemu bratu po to, żeby teraz zaspokoić to wewnętrzne pragnienie, ten ciąg, jaki czuje do tej zupy. A pod tą miską zupy możemy postawić wszystko. Do tej flaszki. Do tych pigułek. Do hazardu. Do tej osoby, z której nie mogę wyrzucić ze swojego umysłu. Jestem w obsesji, najbardziej atrakcyjna osoba, ten samochód, ten kredyt, ten kontrakt, to wejście w spółkę z niewłaściwą osobą, cokolwiek to jest w życiu. I Ezaw w tym momencie, kiedy podejmuje decyzję, tak sobie myślę, i w tym momencie to nie jest mój pomysł, to już przeczytałem, jeden z pastorów, który na ten temat głosił, coś takiego powiedział i strasznie mi się to spodobało. Mówi, gdyby taka maszyna istniała, przemieszczania się w czasie, wiecie, są takie filmy, a to bym wtedy tak wszedł do tej maszyny i wyliczył tam datę, kiedy odbywała się ta rozmowa między Ezawem a Jakubem i bym się przeniósł w czasie. I zza krzaków powiedział, Ezawie. Wiem, że dziwnie wyglądam. Wyglądam, jakbym gdzieś był z innej planety. Ale posłuchaj mnie. Pochodzę z 4000 lat z przeszłości. I wiem, co się wydarzy, kiedy teraz zjesz tą miskę zupy. Uwierz mi, że Bóg ma plan wobec twojego życia. Przez następne pokolenia będzie taki człowiek, który, bo wiesz, twoi potomkowie znajdą się w Egipcie. I tam będzie taki człowiek, który pomoże królowi uratować świat od głodu. Ale później się urodzi jeszcze ktoś inny, będzie miał na imię Mojżesz i Bóg będzie go posyłał z powrotem do tego Egiptu, bo oni tam będą niewolnikami i zechce ich uwolnić. I kiedy on powie, co to za Bóg mnie posyła, to ten Bóg powie, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Ezawa. Chyba, że zjesz tą zupę, to wtedy powie, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i twojego brata Jakuba. Nie wiem, czy rozumiesz, co się wydarzy, kiedy tą zupę zjesz. Nie jest tej zupy. Zobacz, ile będzie. Ale to jeszcze nie koniec. Miną następne wieki, setki lat i przyjdzie taki moment, że z nieba zstąpi taki ktoś po to, żeby odmienić historię całego stworzenia, całej ludzkości, odkupić ludzi z całej przeszłości i wykupić ich do szczęśliwej, błogosławionej przyszłości.
będzie z pokolenia twojego dziadka Abrahama. Tylko pytanie jest, czy on pójdzie linią twoją, czy twojego brata. Nie jest tej zupy. I pastor ten mówi, zastanawiam się, czy to by coś zmieniło, gdyby ktoś tak. Ale wiemy, że Ezaw nie miał kogoś takiego. Z 2022 roku, kto się przeniósł i by tak doradził Ezawowi. I wiemy, jak się historia potoczyła. Ezaw zjadł. I Słowo Boże mówi, że tak pogardził i zaprzepaścił swoje pierworództwo. I od tego momentu rozpoczęła się tragedia w życiu Ezawa. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, abyśmy nie byli bezbożni i rozpustni jak Ezaw, który wzgardził swoim pierworództwem i choć się później o nie ubiegał, o błogosławieństwo swojego ojca, już nie znalazł. To jest smutna bardzo historia. Kochani, parę rzeczy, żebyśmy wiedzieli, jak nasz organizm, jak nasze myśli, nasza psychika działa. W chwili pokusy nasz mózg i nasze hormony w naszym ciele kłamią nam. Musimy być tego świadomi, że kiedy czujemy ten przypływ adrenaliny, endorfinów, kiedy chcemy coś kupić, kiedy czujemy tą podnietę wobec osoby, która do nas nie należy, ale myślimy, że gdybym wszedł w intymną relację z tą osobą, to już na pewno będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kiedy kupię ten samochód, kiedy podpiszę ten kontrakt, kiedy zaciągnę ten kredyt. W tym momencie nasz umysł, nasz rozsądek, jeżeli w ogóle można jeszcze mówić o rozsądku, jest największym kłamcą. Wchodzimy w taki stan, gdzie praktykujemy stronniczość oceny. Kiedy to, co szkodliwe, widzimy jako jedyne, co dzieli nas od największego szczęścia na świecie. My do końca w to nie wierzymy, ale z jakiegoś powodu w tym momencie tak myślimy. To następne napicie się, tak jak słuchałem tego świadectwa brata Staszka, ale to wielu z nas może się z tym utożsamiać, że jest taki, on nie widział, poprawiaj mnie bracie Staszku, jakbym coś źle mówił, on nie widział piękna stworzenia, on nie słyszał śpiewu ptaków, szumu potoków. On tylko widział jedno. Największym szczęściem, kiedy będzie mógł tą flaszeczkę otworzyć i posłyszeć ten bulkot. I przechylić do góry dna. Ale to nie jest tak do końca, że on tak wierzył do upadłego. To jest takie ciekawe, że głęboko gdzieś w środku wiemy, że to jest kłamstwo, a decydujemy się wierzyć w to, że tak jest. Ezaw na pewno wiedział, co robi, ale był człowiekiem nieopanowanych apetytów. Więc nasz mózg kłamie nam. To, co szkodliwe, staje się kluczem do szczęścia, a to, co pożyteczne, przestaje mieć wartość. I nagle to, co przestaje mieć wartość, szczególnie kiedy jesteśmy uzależnieni, bo nasze apetyty, kiedy niekontrolowane, uzależniają nas, wtedy nasze małżeństwa przestają mieć wartość, nasza praca przestaje mieć wartość, nasza reputacja. Zauważcie, co się dzieje. Ludzie postawieni na wysokich stanowiskach, prezydenci, politycy, nie, że to są bardziej moralni ludzie, ale w takich sytuacjach pani marszałek odpowiednika amerykańskiego Sejmu, w tym tygodniu czytałem, kryła fakt, że jej mąż jest alkoholikiem. To są ludzie już w podeszłym wieku, pod 80 lat. Mąż pani Nancy Pelosi, media podały w Stanach teraz niedawno, jadąc po pijanemu
rozbił samochód, stracił prawo jazdy, sprawa idzie do sądu. No i oczywiście media wtedy grzebią w całym życiu, okazuje się, że człowiek ma całą historię. Tylko dlatego, że miał żonę na tak wysokim stanowisku, rzeczy były zatuszkowane. I nagle wszystko wyszło. Utrata reputacji. Spokojnej, zdrowej starości. To nie jest dziadek teraz, który się cieszy wnukami. Albo prawnukami. To jest dziadek, który kładzie się spać i budzi się i myśli, jak z tego wyjść. Jak sobie poradzić z tymi dziennikarzami tam przed dziełem. Kochani, na apetyty, nieujarzmione apetyty, nikt nie jest odporny. Nie ma znaczenia, czy jest to ktoś biedny, czy bogaty. I wreszcie, kiedy mamy moment rozterki, kiedy czujemy, że ten apetyt musi być zaspokojony, istnieje coś takiego w naszym umyśle, to się nazywa ogniskowość. To jest święte odstrzeżenie. Taki ten fokus. Jeżeli oglądacie programy telewizyjne albo coś wiecie na temat fotografiki, ja tam wiele nie wiem, ale troszkę wiem, to jest taki sposób ujęcia zdjęcia, że obiekt, który chcemy wyeksponować, on jest w pełni ostry, a wszystko inne jest takie trochę zamazane. Kiedy apetyt nami rządzi, wtedy nasz mózg uprawia ogniskowość. Widzimy tylko ten kieliszek. Widzimy tylko to kasyno. Widzimy tylko tą osobę, którą się zauroczyliśmy. Widzimy tylko całą iluzję obiecane, które są kłamstwem. A wszystko inne jakby jest za mgłą. Przestaje się liczyć. Błaganie dzieci, rodziny, żony, męża. Nie rób tego. Jakby gdzieś w oddali, jakby gdzieś spod wody. Tylko to jedno widzimy. Jest to takie wyeksponowane, takie ostre, takie piękne, takie atrakcyjne. Zresztą ja wam nic nowego nie mówię. Jest napisane w Edenie, kiedy wąż podszedł do Ewy i zaczął z nią rozmowę, jest napisane, że taką soczewkę jej przedstawił, że Ewa spojrzała na ten owoc. Jest napisane, że był piękny. A te inne owoce nie były piękne? Z których mogła korzystać. Ale ten jeden był najpiękniejszy. Czugowski chyba śpiewa. Nie pomogą groźby i prośby, kiedy rozum śpi. Nie pomaga nic, kiedy nie wiemy, jak działają apetyty. Że wtedy my jesteśmy największym oszustem dla samego siebie. Więc jakie jest wyjście? Kochani, apostoł Paweł trochę głębiej wchodzi w naturę człowieka. I w 6 rozdziale listu do Rzymian. Szesnasty werset mówi tak. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? A jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, w sensie Bogu, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano. I wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Paweł tutaj używa gry słów, tak jak byliście niewolnikami grzechu, swoich apetytów, swoich zachcianek, swoich uzależnień. Tak teraz bądźcie niewolnikami łaski, niewolnikami sprawiedliwości, niewolnikami bożymi, bo to prowadzi do prawdziwej wolności, do prawdziwego życia. Pozwólcie, że użyję przykładu, Paweł mówi, z życia. Ze względu na słabość waszego ciała,
Błogosławiony człowiek, który wie, że jest słaby. To już mój komentarz. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. I to są świadectwa, które dzisiaj słyszeliśmy i pewnie więcej będziemy słyszeć. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu albo w świętości, a końcem jest życie wieczne, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Bogu. Już Paweł ujął to, jak w naszym wnętrzu walczymy. Właśnie z naszymi apetytami. Wszystko, kiedy apetyt jest nieujarzmiony, wszystko może być przyczyną do grzechu, do upadku. Ale to nie o to chodzi, żeby usuwać zewnętrzne przyczyny. Ja nie mam wielkiego doświadczenia akurat w dziedzinie alkoholizmu. Ale w naszym zborze prowadziliśmy i dalej prowadzimy pomoc. Działalność wśród osób, które szukają takiej pomocy. I słucham wiele historii. I słyszę takie rzeczy jak tu nie chodzi o to, żeby pozamykać wszystkie sklepy, które sprzedają alkohol. Zresztą Ameryka ma historię prohibicji. I wy dobrze wiecie, bo na pewno się tym interesowaliście, że wtedy więcej było alkoholizmu niż teraz, kiedy w każdym sklepie można. Samo zabranianie nic nie da. Zresztą Stasiu, nasz brat, nam mówił o tym. Był takim abstynentem z przymusu, nie? Ale to nie był człowiek trzeźwy. To tacy ludzie są nie nadający się do współżycia z bliskimi, z rodziną, nerwowi, agresywni, w inny jeszcze sposób, prawda? Więc to nie o to chodzi. Paweł nie o tym mówi. Paweł mówi o innym niewolnictwie. Ale oczywiście on zapożycza to słowo, bo on tak naprawdę mówi o wolności. Mówi, dopóki nie staniesz się niewolnikiem Boga, nigdy nie zakosztujesz, czym jest prawdziwa wolność. Alleluja. Jak już tak korzystam z pewnych przykładów z tamtej strony Wielkiej Wody, to Ameryka ma również czarną historię jeszcze w innej dziedzinie, mianowicie w dziedzinie niewolnictwa, kiedy sprowadzali Afrykańczyków i handlowali nimi, sprzedawali. I pewnego razu, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze to w taki perfidny sposób było robione, pewien bogaty człowiek szedł przez targ, gdzie sprzedawano niewolników. I stał młody człowiek i patrzyło mu z oczu tak dobrze, że chwyciło to za serce tego bogatego człowieka. I podszedł do właściciela tego niewolnika i mówi, że on chce tego młodego człowieka kupić. No i tam zapłacił odpowiednią cenę. No i wtedy dostał certyfikat własności tego człowieka. Co za okrutna koncepcja, prawda? Wziął ten certyfikat po zapłaceniu, zdjął łańcuchy z tego młodego człowieka i mówi, a tutaj jest takie miejsce na tym certyfikacie, gdzie ja mogę podpisać i w ten sposób darować ci wolność. Ja podpisuję to i wręczam ci ten certyfikat. I ten człowiek tak stał i mówi, i co teraz? On mówi, jesteś wolny, idź. Ten człowiek spojrzał i mówi, ja ci oddaję ten certyfikat z powrotem. Mówi, jeżeli ty w ten sposób mnie potraktowałeś już na samym początku, ja chcę do ciebie należeć. Ja chcę być twoim niewolnikiem. Alleluja. Chyba nie trzeba tłumaczyć nic więcej. Pan Jezus idzie przez ten świat, który jest takim jednym wielkim targiem niewolników. Zniewolonych ludzi wszystkim, czym się można zniewolić. I wykupuje.
i podpisuje, i płaci cenę. I wreszcie podpisuje, daruje ci wolność, wręcza. Jest tylko pytanie, czy bierzemy tą wolność dla siebie? I dlatego list do Galacjan wiele o tym mówi. Mówi, Chrystus nie dawał, ale darował nam wolności po to, abyśmy znowu popadali w niebo. Ale właściwa decyzja jest powiedzenie, Panie, chcę być Twoim niewolnikiem. Bo wtedy jest to. Jeśli więc Syn, którym jest Jezus, Syn Boży, was wyswobodzi, wtedy prawdziwie wolnymi będziecie. Ale... Więc co? Jeżeli zmagasz się z jakimś apetytem, który widzisz, że jest niekontrolowany, który kontroluje twoje życie, przewartościuj sprawę. Uwierz w to, co mówi Bóg w swoim słowie, że nie ma takiej rzeczy, która jest zła, która jest szkodliwa, że kiedy sięgniesz po nią, kiedy ją spojrzysz, kiedy wejdziesz w układ z tym czy z tym kimś, żeby był inny efekt, jak tylko tragedia. Przewartości. Inaczej przyjmij Bożą prawdę, że grzech zawsze przynosi śmierć. Grzech zawsze przynosi śmierć. Nigdy zysk, nigdy życie, nigdy korzyść. Zawsze śmierć. Wcześniej czy później, zawsze śmierć. Po drugie, powstrzymuj się. Tak, jest takie miejsce, gdzie Bóg obdarza nas siłą. Siłą i łaską poznania, doświadczenia, wiary w to, co jest prawda, że mamy na tyle siły, aby powiedzieć nie. Pamiętacie, powiedziałem, apetyty nigdy nas nie opuszczają. Kiedy Józef w Egipcie był kuszony przez żonę Potyfara, on nie pobiegł później i nie powiedział, Boże, zabierz ode mnie tą atrakcję do pięknych kobiet. Nie. Tylko był w stanie tej pięknej kobiecie powiedzieć nie. Wiecie, z jakiego powodu? On nawet nie powiedział coś, co byłoby prawdą. Wiesz co? Nie mogę zrobić tego dla twojego męża, który jest moim przyjacielem. To też byłoby fajne takie. Ale on mówi, nie mogę czegoś takiego zrobić wobec mojego Pana i mojego Boga. Dla niego siłą był jego Bóg. Słowo Boże jest pełne treści, które mówi, że Bóg jest naszą siłą. Kiedy uczynisz Boga swoją siłą, będziesz w stanie powiedzieć nie. Będziesz w stanie powiedzieć nie wobec największego pokuszenia. I wreszcie przezwyciężaj. Każdy apetyt, mimo że obecny w naszym życiu, może być przezwyciężony w mocy Chrystusa, w mocy Bożej. I wreszcie podążaj. To są takie 4P. Przewartości, powstrzymuj się, przezwyciężaj i podążaj. Podążaj przede wszystkim za Chrystusem. Tak jak ten niewolnik powiedział, pomóż mi podążać, pozwól mi podążać. Ja chcę żyć z Tobą, ja chcę być w Twoim życiu, ja chcę być w Twoim domu. Ja nie chcę iść korzystać z jakiejś wolności w samotności, bo to będzie tylko kwestia czasu, kiedy znowu wpadnę w niewolę. Ja chcę, pozwól mi być Twoim niewolnikiem. Podążaj za tym, co Boże, podążaj za Jezusem. Wstępuj w Jego ślady, a odkryjesz życie, o jakim nawet nie marzyłeś. Mimo, że swoje życie rozpocząłeś od pięknych, dziecięcych marzeń. Mimo, że niewiele z tych marzeń się spełniło. Mimo, że niejedną zupę, niejedną miskę soczewicy zjadłeś i z tego powodu weszły tragedie do twojego życia. Mimo, że nie jesteś już może pierwszej młodości. I mógłbyś powiedzieć, może już jest za późno. Na pewne rzeczy tak. Już nigdy nie będziesz dzieckiem, już nigdy nie będziesz.